Jezus zmartwychwstał, a my razem z Nim. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy Wam za przyjęcie, księdzu dziekanowi za zaproszenie, ale myślę, że dzisiaj to szczególnie zaprosiła nas Maryja, przecież jej dzień i to nie byle jaki i rocznica zamachu i króluje Matka Boża Fatimska. I tak to myślę, że Pan Bóg zaplanował, że dzisiaj mamy spotkanie już piąte ze Zmartwychwstałym. Zatytułowaliśmy te spotkania Zmartwychwstały czeka na Ciebie. Tak to my zawsze czekamy, żeby pójść do kościoła, żeby można już było przyjść, żeby można było swobodnie funkcjonować i się poruszać. A tym razem w okresie Wielkiego Świąt Wielkanocnych, kiedy świętujemy Paschę Chrystusa, Jezus zaprasza nas i naprawdę czeka na Ciebie i wierzę w to, że zaprosił Ciebie szczególnie na to spotkanie. Dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowy temat. Przeszliśmy taką drogę już w kilku parafiach, ta jest piąta. Najpierw było spotkanie z Piotrem i Janem u grobu, potem z Marią Magdaleną, z kobietami. Ostatnio tutaj po sąsiedzku w parafii świętego Wojciecha to było spotkanie z Tomaszem, który się okazał najbardziej wierzącym z apostołów. A dzisiaj ksiądz profesor Jarosław, który naprawdę kocha Słowo i ja się zawsze karmię tym Słowem, to jest takie smakowanie Słowa Bożego, kiedy głosi. Temat szczególny, bo jest Piotr. Bo jest Piotr i to spotkanie Jezusa z Piotrem po zmartwychwstaniu. Także bardzo serdecznie zapraszam do takiego otwartego serca, żeby przyjąć to słowo, a potem będzie jeszcze adoracja, uwielbienie Jezusa Eucharystycznego. Po wszystkim, gdyby ktoś chciał z Was skorzystać z modlitwy, poprosić o modlitwę, zostawić intencję, będzie można. Może nawet już to zrobimy przed kościołem, bo będzie też później jeszcze msza święta. Jak ktoś będzie miał taką potrzebę, żeby się za niego też szczególnie pomodlić, to są wstawiennicy tutaj wśród nas. Ich nie widać, może później się bardziej ujawnią. Będą się też mogli za nas pomodlić. To może przywitajmy księdza Jarosława, wiecie, kapłan przy ołtarzu i na ambonie jest u siebie, ale może tak, żeby mu się cieplej zrobiło tutaj w parafii, w Imielnicy, może tak gorąco go przywitajmy. O, no właśnie. Prosimy. Wszystko dla Jezusa, kochani. Dziękuję Wam za to, że jesteście, za tą chwilę spotkania ze Słowem Bożym, z tajemnicą Bożej miłości w Eucharystii. Tak jak Pani Dyrektor Iwona powiedziała, to już kolejne ze spotkań pod hasłem Zmartwychwstały czeka na Ciebie. I dla mnie w tym tytule, kiedy on został zaproponowany dla całej serii, to rzeczywiście bardzo mocno uderzyło mnie właśnie to, że On czeka pierwszy. Zwykle to my mówimy właśnie, tak jak Pani Dyrektor zresztą wspominała. My szukamy Cię, Panie, my tęsknimy za Tobą, Panie, my przychodzimy do Ciebie, Panie, a tymczasem tak naprawdę to On jest pierwszy. To On pierwszy szuka, to On pierwszy czeka, to On pierwszy tęskni. Zmartwychwstały czeka na Ciebie. Czeka w Słowie. Bo miłość jest zawsze pierwsza i w Słowie się też wyraża. Słowo, z którym chcemy dzisiaj się spotkać, to fragment z Ewangelii według świętego Jana, to jest 21 rozdział Janowej Ewangelii, wiersze od 15 do 19. Jan 21, 15 do 19. Mam nadzieję, że przynajmniej jeden egzemplarz na ławkę wystarczy. O tak. Posłuchajmy tego słowa. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.
Odpowiedział, rzekł do niego Jezus, paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego, paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zastarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inne Cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Czy miłujesz mnie? Panie, Ty wiesz. Paś, owce moje, pójdź za mną. Kochani, muszę się Wam przyznać, że chociaż ten tekst jest chyba jednym z najbardziej znanych i najczęściej komentowanych fragmentów z Ewangelii Jana, na pewno najbardziej medytowanych przez ojców, przez mistyków, przez świętych Kościoła, to on za każdym razem, kiedy się go czyta, kiedy się go słucha, on bardzo mocno dotyka serca. Wystarczy wyobrazić sobie kontekst, w jakim to wszystko się dzieje, kontekst, w jakim te słowa padają, to pytanie Jezusa, czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie, i ta odpowiedź Piotra. Nie chodzi tylko o ten kontekst egzegetyczny, bo tutaj specjaliści od badania Pisma Świętego też bardzo dużo by powiedzieli o tym, że jesteśmy w bardzo szczególnym momencie Ewangelii Świętego Jana, że to jest ten wielki epilog, takie zamknięcie bardzo uroczyste tej wielkiej opery janowej, Ewangelii umiłowanego ucznia. Nie mamy tutaj już dyskusji między Kościołem młodym a synagogą. To wszystko jakby zostaje w tle. Liczy się znowu, tak jak na początku Ewangelii Jana, tak na końcu. Ten, który jest na początku i ten, który jest miłością. I zaprasza do tego, żeby iść za Nim. Ewangelia Jana, sam umiłowany uczeń, ten, który ten tekst spisał, on nam zdradził tajemnicę swojego serca, powiedział nam, dlaczego to wszystko napisał. Zostało to wszystko napisane, żebyście uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Synem Bożym i żebyście wierząc mieli życie w imię Jego. Przez to Słowo dociera do nas życie. Także to nie jest bagatelna sprawa, to jest coś wielkiego. Nie od przyjęcia tego słowa lub odrzucenia go zależy życie lub śmierć, zależy nasza wieczność. Umiłowany uczeń, ten, który był z Jezusem serce przy sercu, on o tym wie, on tego doświadczył. On wie, o jaką stawkę toczy się gra. Dlatego zaprasza nas, żebyśmy odnaleźli się w sercu tego słowa, przyjęli je, uwierzyli w nie i przez nie mieli życie. Żeby lepiej je przyjąć, żeby lepiej je zrozumieć, dotknijmy teraz tego, nazwijmy to ludzkiego kontekstu tej sceny, tej rozmowy Jezusa z Piotrem, przez którą przebija do nas, przychodzi do nas tajemnica życia. Właśnie odbył się, gdybyśmy otworzyli 21 rozdział Ewangelii Jana na samym początku. To są właśnie spotkania ze zmartwychwstałym. Jezus znów ukazuje się nad jeziorem Tyberiackim i są tam apostołowie.
ewangeliści, apostołowie wraz z Jezusem jakby wracają w ten sposób do początku. I znowu jest opisane najpierw cudowny połów ryb. I nie może się nam nie skojarzyć, nie przypomnieć w tym momencie inny połów ryb, od którego historia Piotra i Jezusa się zaczęła. Wtedy jeszcze rybak Szymon, kiedy Jezus potrzebuje pomocy, bo jest tak wielki tłum, że ludzie napierają, daje Jezusowi swoją łódź, a potem na słowo Jezusa zarzuca sieci, chociaż całą noc nic nie złowił, a był mocnym takim twardym człowiekiem morza, wiedział, cieśla go będzie tutaj ryby, uczył ryby łowić, tak? No ale na jego słowo zarzuca sieci i wyciągnął tyle ryb, ile jeszcze w życiu nie widział. Na początku pierwsze spotkanie Szymona z Jezusem wokół tego znaku się rozpoczęło. Piotr wtedy powiedział: Panie, odejdź ode mnie, jestem grzeszny. A Jezus mówi: chodź, będziesz ludzi łowił. I historia teraz się domyka po kolejnym połowie. Nikt nie mówi z uczniów, że to jest Pan, ale wszyscy wiedzą, że to jest On. I Piotr płynie do Niego. Rzuca się jako jedyny z całej grupy, z tej łodzi, na którą jeszcze może tam trzepoczą te wydobyte z sieci ryby. On się rzuca w pław i płynie do Jezusa, bo zdał sobie sprawę, to naprawdę jest Pan. I na brzegu czeka Jezus. Czeka już z chlebem, z rybami, a potem bierze go na spacer. Znika wszystko inne. Są tylko oni dwaj. Piotr i Jezus, Jezus i Piotr. Tak jak my słyszymy odgłosy ulicy, może oni słyszą takie delikatne uderzenia fal Galilejskiego jeziora o brzeg, taki szum morza w tle. I rozpoczyna się rozmowa. Może jakiś czas szli w milczeniu, czekali jeden na drugiego, kto pierwszy się odezwie. Ale zmartwychwstały, czekał na Piotra. Czekał na Piotra. Tak jak czekał na niego na brzegu, już z rybą i z chlebem gotowy do posiłku, tak teraz czeka na niego, żeby wydobyć z niego coś jeszcze i żeby obdarować go czymś jeszcze. Pragnął Jezus jeszcze raz obdarować Piotra, ale to by się nie dokonało, gdyby sam zainteresowany nie spojrzał jeszcze raz w oczy swojej słabości, prawdzie o sobie. Tyle, że tym razem, bo Piotr dobrze pamiętał, co działo się jeszcze nie tak dawno, jak 3 razy wyparł się Jezusa, tym razem oprócz łez czekało go spotkanie z miłosierdziem, z prawdą, która nie potępia, która nie niszczy, ale która ocala, która rodzi na nowo, która obdarowuje misją. I Jezus zaczyna dialog. Szymonie, synu Jana. Nie mówi do niego Piotrze. Nie nazywa go Kefa, skałą. Wraca do jego pierwszego imienia. Tego imienia, które otrzymał w dniu włączenia w dziedzictwo przymierza Abrahama. Tak jakby Jezus naprawdę chciał dotknąć początku życia Piotra. Woła go tym imieniem, którym wołali go tata i mama, Szymonie. Konfrontuje go ze swoim początkiem, synu Jana. I pyta: czy kochasz mnie? Dotykamy tutaj struny najdelikatniejszej, bo dotykamy słów, które z cierpliwością wyjaśniają egzegeci, które porywają mistyków. Teraz chciałbym w nas, kochani, prosić, jeżeli mamy te nasze karty,
Mamy, jak widzicie na tych kartach, niektóre słowa są lekko pogrubione, prawda? To są właśnie te kluczowe pytania, te kluczowe słowa Jezusa z dialogu. Czy miłujesz mnie? Czytamy w naszym polskim tłumaczeniu. I widzimy odpowiedź Szymona, Piotra. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Czy chodzi mi o tę samą miłość? O jaką miłość tak naprawdę chodzi? Kiedy popatrzymy do greckiego oryginału, to widzimy, że ludzie, którzy po grecku myśleli to słowo spisali, w bardzo przemyślany sposób skomponowali, skonstruowali ten dialog. Jezus pyta Piotra, agapas me, agape, miłość agape. Kiedy Grecy mu używali tego słowa, to mieli na myśli miłość w jej najszlachetniejszym, najpiękniejszym, najwyższym wydaniu, jeśli można tak powiedzieć. Miłość ofiary to miłość najpiękniejszą, która spełnia się w zjednoczeniu z kochanym, z kochaną. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. To jest agape. To jest ta miłość, o której święty Paweł pisał, że jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka swego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. Jezus o taką miłość pyta Piotra. Agapas me. A Piotr odpowiada, Kyrie, Panie, Sy Ojas, Ty wiesz, choć filosie. Ty wiesz, że Cię kocham. Po polsku nam nie brzmi, że aż tak źle, prawda? Czy miłujesz mnie tak może dostojniej, tak? Czy kochasz mnie tak bardziej wprost? Tymczasem dla Greka to filo, to jest tak, jakbyśmy zostawili to kochasz z lubię. Tak? Czy kochasz mnie? Szymon odpowiada, tak, Panie, lubię Cię. Jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym. Nie to, że Cię nie kocham, kocham Cię, ale to nie jest ten poziom miłości, o który Ty przed chwilą zapytałeś. Tak, Panie, i Piotr jeszcze podkreśla, Sy Ojas, Ty wiesz, to też jest bardzo ważne w tym jego stwierdzeniu, w tym jego przyznaniu się do tego, co w sercu nosi. Ale czujemy już tutaj, jak, o co chodzi Jezusowi, o jaką miłość pyta swojego ucznia, i jaką otrzymuje odpowiedź? Jaką otrzymuje odpowiedź? Gdyby ktoś usłyszał, nie wiem, chłopak przedstawia się dziewczynie, doświadcza się jej i mówi, chcesz być moją żoną? Ona mówi, zostańmy przyjaciółmi. No to pewnie nie byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, prawda? A to mniej więcej usłyszał Jezus od Piotra. Nie? A mimo to nie rezygnuje. Można by opuścić ręce, no tak, dobrze, to już porozmawialiśmy sobie, idź, zawołaj Jana, on na pewno zrozumie. Nie? Jezus nie, podtrzymuje ten dialog, powtarza go drugi i trzeci raz i Piotr dobrze wie dlaczego. Ta jego trzykrotna zdrada jakby wraca echem w tym potrójnym pytaniu. Kiedy zaczynał się ten spacer, Piotr mógł spodziewać się wszystkiego. Wiedział, że to jest Pan. I on wiedział, że ten Pan, że Jezus darzył go olbrzymim zaufaniem. Piotr był wybranym spośród wybranych. Widział, jak Jezus strzesza córkę Jaira. I widział Jego chwałę na taborze. I był też w ogrójcu, kiedy Jezus modlił się i pocił krwawym potem. On był wśród tych trzech najbliższych. To Piotr powiedział w imieniu wszystkich, Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Mesjasz. To Piotr powie w imieniu wszystkich znowu, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, kiedy inni odchodzimy. Bardzo obdarowany miłością, bardzo obdarowany zaufaniem. On o tym wiedział.
I on wiedział, że on zawiódł to zaufanie, że położył na całej linii. Że kiedy przyszła chwila próby, powiedział: przepraszam, ja nie leczę mnie za kogoś innego. Ja tego pana nie znam. To w ogóle kto to jest? Tak? A, pojmali kogoś. A, no tak, no ciekawe, tak? Nie znam tego człowieka, absolutnie nie mam z nim nic wspólnego. Nie? To jest w pewnym sensie mocniejsze niż zdrada Judasza. Bo im większa miłość, im większa bliskość, im większe zaufanie, tym bardziej boli zdrada. Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym piękniej nam jest z Nim być. Ale też tym bardziej boli, kiedy mówimy życiem, jakimiś naszymi wyborami, nie znam tego człowieka. I gdybyśmy myśleli według takiej ludzkiej tylko logiki, to Piotr mógł się od Jezusa wtedy spodziewać wszystkiego. No to teraz proszę, porozmawiajmy, tak jakby szef wziął na rozmowę, tak, jakiegoś swojego pracownika, to teraz się wytłumacz. Nie? Czy jakby żona albo mąż dowiedzieli się o jakiejś poważnej wpadce drugiej połówki, no to chodź, porozmawiamy i już robi się cieplej na sercu. Ale jak już mi porozmawiamy, to już nie jest źle, bo to już jest krok dalej niż domyśl się, także już nie jest źle. Prawda? Więc Piotr mógł spodziewać się naprawdę, że usłyszy przeróżne rzeczy od Jezusa. Że zapyta, nie wiem, dlaczego to zrobiłeś? Żałujesz? Przemyślałeś już? Nie. Nie o to pyta Jezus. Czy kochasz mnie? I jedyne nawiązanie, przy którym Piotr się zasmucił do tej jego, bo zrozumiał, że Jezus bardzo wyraźnie jednak do tego nawiązuje, to jest to, kiedy go trzeci raz zapytał, no wtedy ze smutkiem w sercu wypowiada jeszcze raz: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. I przy tym trzecim pytaniu Jezus już nie pyta Piotra agapas me, ale jakby schodzi to pięterko niżej i pyta go już fileis me, Simon Joannu, Szymonie, synu Jana, no czy przynajmniej mnie lubisz? Czy przynajmniej możemy być przyjaciółmi? Czy kochasz mnie? I Piotr jeszcze raz odpowiada: tak, kocham Cię, ale to poprzedza jeszcze mocniejsze wyznanie. Wcześniej mówił: Panie, Ty wiesz, czy ojdas, a tutaj podkreśla, dopowiada: Kyrie panta psy ojdas, Panie, wszystko Ty wiesz. Ja nie muszę się już napinać. Już czas, kiedy krzyczałem, że życie swoje oddam za Ciebie, że wszyscy się mogą Ciebie wyprzeć, tylko nie ja, to ja tu już mam za sobą. Ja już nic nie wiem. Ja już nic nie wiem o sobie. Ja już wiem tylko jedno, że jestem zdolny do wszystkiego. I Ty, Panie, to wiesz. Ty wszystko wiesz. I Ty wiesz, że ja naprawdę Cię kocham. Że filosze, że naprawdę jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym, najważniejszym, z kim chciałbym być. Ty, Panie, wszystko wiesz. Ja już nic nie wiem. Ty wiesz wszystko. I za każdym razem w tym potrójnym dialogu Jezus potrójnie potwierdza Piotra w jego misji. Powiedział mu wtedy, kiedy Piotr wyznał: Ty jesteś Mesjasz, to powiedział Jezus Piotrowi: na Tobie zbuduję mój Kościół. Jesteś skałą. Teraz nie mówi Szymonowi, synu Jana: będziesz skałą. Mówi: będziesz pasł moje owce. I tutaj znów po polsku mamy wszędzie oddane: paś owce moje. A Greka
używa dwóch różnych czasowników. Boskie, boskie to armijam paś, baranki moje i pojmajna ta proba tam paś, karm, stań na czele moich owiec. To jest taka delikatny odcień światła inny w tych dwóch czasownikach ukryty, mówiący nam o misji, do jakiej Jezus zaprasza Piotra. W tym boska jest bardziej ukryte, będziesz czuwał nad tym, żeby moje owce miały co jeść. Kiedy ten czasownik się pojawia w Piśmie Świętym, to chodzi o taki rodzaj troski, o taki rodzaj pasienia, żebyś wiedział, gdzie owce znajdą pożywienie. A kiedy pada pojmajne, paś, owce moje, to bardziej bądź pasterzem, czyli przewódź, chroń, otaczaj opieką. Piotr, który odkrywa swoją słabość, który nie potrafił jakby zaopiekować się sam sobą, nie potrafił zaopiekować się swoją wiernością, teraz ma zaopiekować się, zapewnić owcom, które pozostają owcami Jezusa, czyli ludźmi, którzy uwierzą w Niego. Jezus mówi o sobie w Janowej Ewangelii: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, one mnie znają. Słuchaliśmy tego niedawno w liturgii. Teraz mówi Piotrowi: ty będziesz się troszczył, to są moje owce, ale ty dasz im jeść i ty będziesz je chronił, będziesz je bronił. Paś owce moje, ufam ci, ufam ci. I Jezus po tym odkryciu przed Piotrem jego misji mówi jeszcze jedno. Bardzo uroczyście mu coś ogłasza. 18 wiersz. Amen, amen. Nie to, co po polsku mamy zaprawdę, zaprawdę. Amen, amen. Zaprawdę upewniam cię, uroczyste obwieszczenie. I odkrywa mu Jezus tajemnicę finału jego świadectwa. Nie? Objawił mu, jaką śmiercią ma umrzeć, ale w bardzo dziwny sposób. My wiemy, że Piotr został umęczony przez ukrzyżowanie i że z pokory poprosił, żeby być ukrzyżowanym głową w dół. Ale tutaj to, jak będzie umierał, jest opisane w zupełnie inny sposób. Jest napisane, że inny cię przepaszy, bo się zestarzejesz i już nie będziesz chodził tam, gdzie chcesz. I poprowadzi, dokąd nie chcesz. Inny cię przepaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. I to może wskazywać na inny odcień obumierania. Na obumieranie w codzienności, w codziennej wierności temu zadaniu, które Piotrowi zostało powierzone. Już nie ty sam wybierasz sobie drogi. Już nie ty sam wymyślasz sobie sposoby. Inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A na końcu okaże się, że idziesz za mną. Idziesz za mną. Drodzy, na koniec jeszcze tylko tak krótko. Zaproszenie, bo za chwilę stanie przed nami w eucharystycznym chlebie. Już jest tutaj, jest między nami, jest w Słowie, jest w nas. Ale za chwilę stanie się dla nas widzialny, rzeczywiście naprawdę obecny w eucharystycznym chlebie Jezus. Nie bójmy się tego wieczoru i z Nim na spacer. Nie szumi nam Galilejskie Morze, szumi nam trochę Wyszogrodzka za drzwiami. Ale Jezus chce iść z Tobą na spacer tego wieczoru. Chce spojrzeć jeszcze raz na Twoją historię. Nie musisz się napinać, naprawdę. On wie, co jest w Twoim sercu. On był przy Tobie w momencie Twojej największej radości i był przy Tobie na dnie Twoich nocy. On wie, do jakiej szlachetności jest zdolne Twoje serce, do tak szlachetnych porywów.
jesteś przygotowany i co pięknego w życiu zrobiłeś, zrobiłaś, ale wie też i zna każdą chwilę, w której mówiliśmy mu, mówiłem mu, nie znam tego człowieka, nie znam go, życiem to mówiłem, bo jego imię może zawsze miałem na ustach. Więc idź z nim, spokojnie, pozwól usłyszeć te słowa skierowane jakby do ciebie. Czy kochasz mnie? Wszystko inne jest nieważne. Czy kochasz mnie? Ja wszystko wiem, ja Twój Bóg wszystko wiem. Nie daj sobie wmówić, że Twój grzech, Twoja ciemność jest większa od mojego miłosierdzia. Bo zło bardzo chciałoby tak działać. Nie wmówić nam, a zgrzeszyłeś. Zobacz, wyciągnę Ci to. Nie szatan, oskarżyciel, pokazuje wszystkie nasze brudne szaty. Mówi, Ty chcesz się zwracać do Jezusa. Ty myślisz, że Cię Jezus kocha. Ty chcesz mówić innym o Jezusie. Zobacz, Ty grzeszniku. Uciekaj stąd. Nie? Jezus to zło odpycha. Wypędza swoją miłością właśnie. Jego miłosierdzie jest większe od słabości, od naszych upadków, tak jak było większe od dna upadku Piotra. Zobacz, jak on zdradził, strasznie zdradził. Jezus, jedno spojrzenie, jedna rozmowa i misja, i posłanie, i zapowiedź. Chodź. Będziemy iść razem. Chodź za mną. To samo chcę powiedzieć tego wieczoru Twojemu sercu. To, co się wydarzyło, wydarzyło się. Czy kochasz mnie? Paś, owce moje. Są jakieś obok Ciebie owce Boże. Jakieś serce do pokochania, jakaś misja, choćby najskromniejsza może w oczach świata, ale jednak jest Twoja do ogarnięcia. Paś, owce moje, i chodź za mną. Czy miłujesz mnie? Daj nam, Panie, wiarę i nadzieję. Miłość godną Ciebie. Amen. Wystawienie na świeczek sakramentu. Thank you.
przyjdź do mnie, Panie. Jak żebrak, który pyta o miłość. Ty, który jesteś Bogiem, który jesteś Zbawicielem, Panem i Mesjaszem, Królem nieba i ziemi, potrzebujesz mojego serca. Ciągle, Panie, słyszę Twoje pytanie w uszach. Ciągle widzę, jak wołasz z krzyża, pragnę. Pragnę, żebyś odpowiedział na moją miłość. Znam Ciebie. Znam Ciebie po imieniu. Znam całe Twoje życie. Wszystko wiem. Wiem, że nieraz się chowasz, bo zawiodłaś, bo mnie zawiodłaś. Ale dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że potrzebuję Ciebie, Twojej miłości, taką, jaką teraz masz w sercu. Czy kochasz mnie? Czy mnie kochasz? Czy mnie kochasz, Jarku, Agato, Zosiu, Krysiu, Pawle, Ryszardzie, Hubercie, Mario? Czy mnie kochasz? Panie, Ty wiesz, jak jestem słaby. Ty znasz moją nędzę. A jednak ona nie przeszkadza Ci, abyś zbliżył się do mnie. Przychodzisz do mnie, Panie, wcale się mnie nie brzydząc, nie odrzucając. Przychodzisz i wchodzisz w dialog serca. Przychodzisz z pokojem. Nie rozliczasz, nie potępiasz, ale pytasz o miłość. Panie, gdzie ja jestem? Czy jestem tym Piotrem z Wieczernika, który się zarzekał, że gotów jest umrzeć za Ciebie? Musiało się tak stać, by to przekonanie Piotra runęło. Stanął w prawdzie, by zobaczył, kim jest naprawdę, jak niezdolny jest do tego, do czego się tak zarzekał. Panie, dziękuję za Twoją delikatność, za to, że za trzykrotne wyparcie się Ciebie trzy razy pytasz o miłość. Ta miłość wlewa się do serca, przynosi pokój, wszystko wyjaśnia, wszystko staje się jasne, Panie. Gdy Ty kochasz, i gdy mogę Ciebie kochać, nie potrzebuję nic więcej. To, Panie, już kawałek nieba na ziemi. Kochać Ciebie i być przez Ciebie kochanym będę przez całą wieczność.
ale to niebo zaczyna się na ziemi. O cuda, cuda, dzisiaj niepojęte, cóż ci się, Jezus, podobało we mnie, żeś z tronu chwały zszedł. Dzisiaj niepojęte, cóż ci się, Jezus, podobało we mnie, żeś z tronu chwały zszedł, w mojej duszy ciernie. Jezus jest we mnie, Jezus we mnie żyje. Jest Twój i Ty mój wyłącznie jedynie. Serce Jezusa w moim sercu bije. Krew Przenajświętsza w moich żyłach płynie. Czekasz, Panie, na moją odpowiedź i nie chcę zostawiać Cię bez odpowiedzi dzisiaj. Panie, Ty wiesz wszystko. Zapraszam Cię, siostro i bracie, właśnie do dania takiej odpowiedzi dzisiaj Jezusowi. Czy to jest ta miłość aż po krzyż? Czy to jest miłość przyjaźni, jeszcze mała miłość, ale zapraszam, żebyś dzisiaj wyznał tą miłość Jezusowi. Może na głos, może pierwszy raz. Jezu, kocham Ciebie. Kocham Ciebie, Panie. Ty wiesz wszystko. Nie potrafię żyć bez Ciebie. Jesteś moim wszystkim, Jezu. Kocham Ciebie, Panie, kocham Ciebie, chcę być przy Tobie, chcę iść z Tobą, kocham Ciebie, niech te mury usłyszą, że ja Ciebie kocham, jesteś miłością mojego życia, uwielbiam Cię, Panie. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Ciebie. Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać. Pagórki się zachwiać, bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie, mówi Pan.
Słowo odwieczne, jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej. Naucz poczucia, że spełniłem Twoją najświętszą wolę. Naucz mnie kochać Cię, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie wierzyć, że Twoja miłość jest większa od mojej ciemności, że Twoja miłość podnosi moją małość i że choć prochem jestem, to prochem w rękach miłości i że stwarzasz mnie na nowo za każdym razem Twoim miłosierdziem, Twoim przebaczeniem, choćbym zdradził Cię 77 razy. Naucz mnie kochać Cię życiem. Naucz mnie kochać, jak tego jesteś godzien. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy zawsze doświadczali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Chciałoby się jeszcze zostać dłużej, uwielbić Jezusa, ale niech to będzie taki niedosyt. Możemy się spotkać jeszcze raz za tydzień w parafii trochę dalej, bo u świętej Jadwigi i będzie spotkanie też z uczniami. Jeżeli ktoś z nas dzisiaj się utożsamił z Piotrem i usłyszał to pytanie, właśnie czy mnie kochasz,
to ma dzisiaj za zadanie właśnie pójść na spacer z Jezusem, a jeżeli ktoś czuje się bardziej w tłumie, niech też pójdzie na spacer, ale niech też przyjdzie do parafii świętej Jadwigi za tydzień, to już będzie ostatnie spotkanie ze Zmartwychwstałym. Konferencję będzie mówił ksiądz Tomek Brzeziński, rektor naszego sanktuarium. I chciałam wam podziękować za dzisiejsze spotkanie księdzu dziekanowi, księdzu proboszczowi za przyjęcie, za gościnne wielką, za otwarte serce. I takie mam pytanie małe, zanim jeszcze wyjdziemy, bo będzie msza święta. Czy ktoś dostał może jakieś słowo dzisiaj takie do domu? Ktoś, dostaliście jakiś prezent taki malutki, którym się można karmić, tak? Ktoś dostał słowo? Ktoś może chciałby przeczytać? Kto dostał jakieś słowo? Przeczytajcie głośno. Bardzo proszę. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam stworzone. Ktoś dostał jeszcze to słowo? Prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje. A kołaczącemu zostanie stworzone. Otworzone. Amen, amen. A ktoś może dostał inne słowo? Jest ktoś, kto dostał jakieś inne słowo, czy nie? Proszę się przyznać. Chyba jest. Czy nie? Nikt nie dostał, nie wiemy. To chciałam zapytać, czy ktoś lubi dostawać prezenty? Kto by chciał dzisiaj prezent dostać? Ze szkoły się nie odzywajcie, bo wy macie co chwilę. Ktoś chciałby dostać prezent? No to chodź. Chodź. Jesteś najodważniejszy i najbardziej prosty. Dlatego Jezus powiedział, uczcie się od dzieci. Jak ty masz na imię? Alan. Alan, słuchaj, to mamy dla ciebie taki prezent i wiesz co? To jest o świętym Stanisławie Kostce w poezji. Ksiądz biskup Piotr Libera, nasz biskup, napisał tą książkę. Znasz świętego Stanisława Kostkę? Wiesz, kto to jest? O, no to dla ciebie taki prezent. Bardzo proszę. Słuchajcie, i taka króciutka modlitwa za Alana. Pomodlimy się. Chcecie się pomodlić za Alana? Alan, chcesz? To chodź, a my się wszyscy za ciebie pomodlimy. Tutaj, wiesz. I poprosimy księdza Jarka o taką króciutką modlitwę za poprowadzenie takiej krótkiej modlitwy za Alana. Alan, możesz dzisiaj prosić o wszystko. Panie Jezu, zrozumiałeś, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Mówiłeś, jeśli nie staniecie się od dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Oto przytomą twoje dziecko. Po błogosławie. Niech twoja miłość i wierność dostrzeże. Żeby jego marzenia były piękne i dobre. Gdy są drogać o bezpieczeństwie, także przeproszę Cię otoczę też opieką wszystkich policji. Niech Twoja miłość była uczciwość dzisiaj z nami podzielić. Otacza go zawsze i czuję tę Twoją miłość. Wtedy, kiedy będzie tego potrzebował. Ty, który wszystko wiesz. Ty, który wszystko wiesz. Weź jego młode, dobre serce. W swoje serce i poprowadź go bezpiecznie do życia. Amen. Amen. No to Alan, taka niespodzianka dla ciebie. Bardzo proszę. A ja mam taką propozycję, jak będziemy wychodzili z kościoła, tam są takie książki, wiem, że to już dzisiaj trąci myszką, książek się nie czyta, tylko się ogląda telewizję, ale gdyby jednak ktoś chciał sobie wziąć wartościową książkę, tam są z tyłu na ławeczce, można po prostu zabrać do domu. Jak ktoś by chciał coś tam wrzucić do koszyczka, to się proszę nie powstrzymywać, to wolno, ale to jest dla was po prostu. Żeby każdy sobie mógł coś zabrać. I gdyby ktoś chciał poprosić o modlitwę, to może zróbmy tak, bo zaraz właśnie msza święta się będzie zaczynać. Tu jest Krysia, są wstawiennicy ze szkoły. Teraz może pokażcie się Ela i tam wyjdziecie pierwsi i może się umówmy, że przed kościołem będzie można tam wrzucić do koszyczka swoją intencję albo poprosić o modlitwę, żebyśmy już kościół zwolnili, a jest ciepło, to możemy się spotkać jeszcze na dworze. Dobrze? I dziękuję za dzisiejszy wieczór.